Już od najmłodszych lat Kazimierz Sprawiedliwy radził sobie w życiu. A więc, żacy, jutro będziemy mieli kolokwium. No to do widzenia. Do widzenia! Pani magister, ja bardzo przepraszam na taką sprawę skromną, bo to też chłopaki poszli. A jakby to powiedzieć, jutro klasowa jest, nie? Pieniądzorów trochę pani też za wiele nie ma, nie? No. Purpurkę się nosi, a pod spodem nędza. Ja tam wiele nie powiem, ale... Widzi pani moje buty? Co, za darmo noszę? Słyszałem z matmy, jutro ciężka klasowa jest. Ja matmę dobrze znam, ale odpowiedzi nie. Ja bym wolał się z panią, jakby to powiedzieć skromnie, też tam w miechu trochę noszę, pieniędzorów też ciężko zarobionych. Buty se kupiłem i spodnie. Mam galantnie, ale wiedza ciężka jest. Ciężka wiedza. Chłopaki poszli, też by radochę mieli, jakby wiedzieli, jakie odpowiedzi są. Weź pani ten mieszek, żeby nędzy nie robić tutaj w tej szkole, a i może jakieś odpowiedzi by się znalazły, co? Bardzo się cieszę, że jesteś takim pojętnym uczniem. Pojętnym jestem. No cóż, matce nie powiem, ojcu też nie, ale szkołę skończę wesoło. Dzięki ci, dobra nauczycielko. No i co, nieuki? Szkoły by się zachciało wam skończyć? A tutaj w mózgu siano z koniami przelatuje. Ty, Kazek, bądź kolegą. Zolek, słuchaj, pieniądzory jakieś masz w ogóle? No mam trochę, a poratujesz kufle? Jakbyś miał jakieś pieniądzory, to może bym ci odpowiedzi dał. Hodowałem na lody. Na cztery diesle chodzą, pokaż. No mam. Wszystko mało, dawaj jeszcze jednego. No nie mam, no. Z matmy nie ma tak lekko. No skończy, to nie urodzę, nie? A dyrektorem chcesz być później elektrowni? A dawaj, nie kombinuj. Dobra, będziesz dyrektorem, ale zastępcowym. Siadaj, trzymaj, trzymaj. Siadaj. Trzymaj, siadaj i nie gadaj. Pomożesz? A co ty jesteś, ONZ, czy co? Nie jestem ONZ, ale matce pomagałem kozy dojść. Nie miałem kiedy nauki pobierać. Pieniądze masz jakieś w ogóle? Masz, to 2 talary. Mieszka 3 talary, 3 talary dawaj. Masz 3 talary. No dobra, niech będzie.